Dzień dobry, przed Wami ostatni temat z pierwszego rozdziału. Ten temat to czytamy mapę i plan. Temat króciutki, bardzo lajtowy, więc spokojnie damy radę. Lecimy z nim. Do tej pory mówiliśmy sobie o wydarzeniach, które rozgrywały się w konkretnym czasie, czyli w którymś tam roku, później ten rok przerzucaliśmy sobie na cyfry rzymskie, to mamy za sobą. Dzisiaj idziemy sobie do kolejnego kroku, ponieważ te wydarzenia, które już mniej więcej sobie ogarnialiśmy, rzeczywiście rozgrywały się w konkretnym czasie, ale też i konkretnym miejscu, na określonym obszarze. I do tego, żeby wiedzieć, gdzie to było, żeby to wydarzenie zlokalizować, potrzebna jest właśnie mapa. I do tego służą mapy i plany, ale te historyczne, bo one się nieco różnią od tych geograficznych, ale o tym za chwileczkę. Mapa będzie obejmować na przykład jeden kraj, jeden kontynent albo nawet cały świat. I ona będzie przedstawiona w odpowiedniej skali, czyli w pomniejszeniu. Natomiast jeżeli chcemy ogarnąć jakieś miasto albo miejsce, gdzie rozegrała się jakaś bitwa, do tego potrzebujemy mieć plan. Plan oczywiście historyczny, który pokazuje nam konkretnie, gdzie to się rozegrało. I żeby te plany i mapy mogły powstać, to bardzo duży ogrom pracy muszą w to włożyć tak zwani kartografowie. Ale żeby dobrze odczytać taką mapę, taki plan, potrzebujemy mieć do tego tak zwaną legendę. Legenda znajduje się zazwyczaj po lewej stronie mapy na dole i to nie jest legenda z ziarenkiem prawdy, o której mówiliśmy sobie jakiś czas temu. Ponieważ to jest legenda, która wyjaśnia oznaczenia na mapie. Jakie symbole zostały tam użyte, jakie kolory tam były, czy na przykład, jeżeli jest to plan bądź mapa historyczna, no to do tego dochodzą jeszcze odpowiednie strzałki, które pokazują na przykład przemarsze wojsk, przegrupowania wojsk podczas bitwy. I to wszystko jest ukazane na mapach, ale żeby je dobrze odczytać, tak jak powiedziałem, do tego służą legendy. Dodatkowo, jeżeli chcemy na danej większej mapie, na przykład danego obszaru województwa bądź państwa, pokazać, że była tam jakaś bitwa, to wtedy na mapie mamy oznaczenie takie jak tutaj, czyli dwa miecze bądź dwie szable skrzyżowane ze sobą i one jakby pokazują, że to właśnie w tym miejscu ta bitwa się kiedyś tam oczywiście ileś tam lat do tyłu rozegrała. Także ta legenda jest bardzo istotna, ona nam pomaga przede wszystkim w normalnym odczytywaniu mapy historycznej, no albo oczywiście planu historycznego. Mapy historyczne, o których mówię cały czas, też plany historyczne, najczęściej są skumulowane w większej ilości w czymś takim jak atlas historyczny. No bo jest atlas geograficzny i też atlas historyczny. I w tym atlasie historycznym, na tych mapach możemy też odnaleźć różnego rodzaju wykresy. Wykresy pokazujące na przykład zmieniającą się liczbę ludności w określonym czasie. Bo na przykład była wojna, no i ludzie wyginęli. W Europie średniowiecznej miało miejsce coś takiego jak dżuma, czyli taka wielka epidemia, która zdziesiątkowała Europę, no powiedzmy, że średniowieczną. Więc to wszystko będzie na takim dużym zbiorze, atlasie historycznym, którym możemy popatrzeć na różne mapy z różnych okresów historii Polski, ale też oczywiście i historii świata. Ale żebyście wiedzieli, że przez okres wielu, wielu lat w historii, no różnie bywało z tym, jak ludzie postrzegali świat. My dzisiaj wiemy, że jest to kula, że jest to kula ziemska i ona się obraca i tak dalej. To też w swoim czasie będziemy mówili przy okazji Kopernika, temacie o Koperniku, ale być może to było też już na przyrodzie, więc sprawa byłaby załatwiona. Ale to jest historia. I na przykład w starożytności najczęściej uważano, że Ziemia jest płaska. I na przykład Babilończycy twierdzili, że ma kształt koła, na środku był Babilon, czyli ich główne miasto. Egipcjanie mówili, że jest to prostokąt i generalnie tak przedstawiali z niewielkimi uwypukleniami ten prostokąt jako Ziemia. W centrum oczywiście był Egipt. Grecja z kolei mówiła, że to jest kształt koła, ale figury takiej płaskiej z niewielkimi uwypukleniami, gdzie na środku było wzgórze, na którym znajdowała się świątynia w Delfach, czyli ich najważniejsza świątynia. Ale później im dalej w historię, w starożytnym Rzymie, już w naszej erze, albo nawet pod koniec czasów sprzed narodzin Chrystusa, czyli przed naszą erą, pojawiły się pojedyncze tendencje mówiące o tym, że Ziemia jest okrągła, że ona jest kulą ziemską. Ale nikt tego nie potrafił potwierdzić. To było tylko i wyłącznie takie, powiedzmy, że gadanie filozoficzne. Ale kiedy Rzym upadł, zachodni Rzym, cesarstwo zachodnio-rzymskie, a właśnie, kiedy ten starożytny zachodni Rzym upadł? No, tak, w 476 roku,
to niestety wszystkie dokonania naukowców, które miały wtedy już właściwie zapiski swoje, odkrycia, uległy zniszczeniu. I średniowiecze wróciło właściwie do korzeni. Dla porównania, w starożytnym Rzymie wznoszono budowle z betonu, a na początku średniowiecza w całej Europie, tej pozarzymskiej, wznoszono je z drewna. Więc wróciliśmy do czasów bardzo, bardzo zamierzchłych. Ale do czego zmierzam? Do tego, że i ta teoria o ziemi też wróciła do pierwotnej formy. Kościół katolicki w średniowieczu twierdził, że ziemia jest płaska, ona się w pewnym momencie kończy i jak ktoś sobie po niej idzie, no to może spaść do piekła. Więc ludzie nie szukali odpowiedzi, bo bali się tego, że to piekło na nich tam czeka. Dopiero Krzysztof Kolumb, który wypłynął, odkrył Amerykę, a później Ferdynand Magellan opłynął ziemię dookoła, potwierdziło tylko teorię pojedynczych filozofów starożytnych o tym, że ziemia jest okrągła. I na tym kończymy lekcję. Dziękuję i do widzenia. A, do zobaczenia. O, tak zakończymy.